Na działania promocyjne wydaliśmy około 97 tysięcy i tych działaniach promocyjnych jest również z tego roku, bo to zostawimy jako cały album. To jest też album 600-lecia, który kosztował będzie około 25 tysięcy złotych. Po zamówieniu 500 sztuk tego albumu, flagi, torby, smycze, wystawy, filmy w telewizji, które były emitowane, za to wszystko trzeba było zapłacić. Jak to się ma do, znaczy, może inaczej. Czy to znaczy, że w tym roku, jak nie obchodzimy 600-lecia, to tych kwot nie wydamy? Nie, wydamy. Bo jak zauważyliście Państwo, to co wymieniłem, większość tych imprez tak jest w trakcie roku. Oczywiście one będą na mniejszą skalę, więc ten rząd wielkości rośnie, wydajemy, mówiąc ogólnie, na wszelakie tego typu działania, podobnie w czterech instytucjach. Podsumowując ten rok, jeśli chodzi o 600-lecie, to może nie będę obiektywny jako burmistrz w podsumowaniu, bo będę tutaj mówił może sam o sobie i naszych ludziach, którzy się tym zajmowali. Niemniej jednak zostało to odebrane bardzo pozytywnie. Czy można to było zrobić inaczej? Pewnie tak. Ale też obserwujemy uroczystości w innych miejscach, które się odbywają i naprawdę nie mamy się czego wstydzić. Mam nadzieję, że podsumowanie, które będzie 15 czerwca, które już dzisiaj wszystkich Państwa zapraszam, gdzie będziemy dziękować sponsorom, komitetom, które brały udział przy tej organizacji. Uważam, że tak powinno być. No i chciałem może tego wszystkiego mówić na tym gremium, przy naszych gościach, którzy się tam pojawią. Więc też ten rok pod tym względem był, mówię o roku 2017, był wyjątkowy. Rzeczy, które też udało się w tym czasie wykonać, zrobić, niektóre mają charakter trwały. Ja tam mówię, no nie chcę wnikać w szczegóły, typu no, medal, moneta okolicznościowa. To są kwoty znaczące, ale one są zrobione raz i tak jak była oznaka zasłużone dla gminy Gorzyce, czy flaga, czy te wszystkie formalności, które były wydane nawet rok wcześniej, po prostu są zrobione. Nie będę mówił o sztandarze i o tego typu kwestiach. Więc można powiedzieć tak, na pewno apetyty są dużo większe. Na pewno jako burmistrz wolałbym mieć budżet inwestycyjny, nawet w formie rezerwy takiej, jak jest to na przykład w gminie Konopnica, gdzie wójt ma rezerwę inwestycyjną w wysokości 500 000 zł. Nie biega do radnych o każde, nie wiem, rozstrzygnięcie przetargu, brakuje 5 tysięcy. Na ten cel ma utworzoną rezerwę inwestycyjną. Ogłaszając przetarg, decyduje, czy rozstrzygać, bo dokładnie z tej rezerwy, czy jej nie rozstrzygać. Ja oczywiście nie krytykuję systemu, który jest u nas. On jest dla mnie wygodniejszy. No to Państwo o tym decydujecie. Czy będziemy to rozstrzygać, czy nie będziemy rozstrzygać. Droga, o której mówiła Pani skarbnik, nasza gmina w stronę Zosina, poszła, można powiedzieć, bardzo tanio. Proszę pamiętać, że inne inwestycje poszły prawie dwa razy drożej, a ta poszła za połowę ceny. No też trudno to określić, jak się losy mogą potoczyć. Jeśli chodzi o drogę powiatową, która jest w tej chwili budowana w Wojciechowie, tam jest odcinek bodajże 6 km, który kosztuje 5 milionów złotych. No i wójt ostatnio był u mnie, mówi, że no zakładali, że będzie dużo drożej, ale wyszło taniej, więc 6 km powiedzmy kosztuje 5 milionów. U nas, przypomnę, 14 km kosztowało 10. Znaczy ten kosztorys był po jeszcze rozjechany w dół, żeby zrobić jak najwięcej. Oni tego kosztorysu powiedzmy nie ucinali, zrobili go normalnie, ale ta oferta wcale nie jest tańsza, bo to nie jest taniej jak u nas w zeszłym roku. Więc no nie chcę tutaj w tej chwili gdybać, co by było, gdybyśmy w tym roku ogłosili ten przetarg, bo ta kwota nie była po 10, tylko zakładam około 12-13 milionów złotych za ten sam odcinek. Wiąże się to też z koniunkturą na rynku. Wiedzą Państwo, że są uwolnieni wykonawcy do drogi w kierunku Kraśnika, więc nie muszę mówić, że na rynku pracy firmy, które się zajmują drogownictwem, mają żniwa teraz. Więc wszystkie rzeczy muszą robić. Albo za takie kwoty
za inne osoby będą życzyli. Jak to będzie w tym sezonie? Zobaczymy. Trochę jest to też niefortunne, że na przykład jak będą ogłoszone te konkursy drogowe, to one nie będą dotyczyły tylko naszej gminy, tylko wszystkich gmin w województwie praktycznie. Więc też w jednym momencie, na przykład w czerwcu czy w lipcu, wszyscy ogłoszą przetargi. Co mnie dobrze rokuje, jeśli chodzi o ocenę. Wydaje mi się, że biorąc pod uwagę nie tylko kwestie inwestycyjne i tego życia, które jest bieżącą rzeczywistością samorządu, jubileuszowe obchody 600-lecia w zeszłym roku też były bardzo ważnym elementem dla naszej społeczności. Jak mówię, historia to oceni. Nawet można powiedzieć, że nie ja, nie Państwo tutaj, za ile lat ktoś to będzie oceniał, czy gmina Górzyc oczywiście robiła to tak, jak powinna zrobić. Nie będę się odnosił do głosów wszelakich malkontentów, którzy stwierdzili, że po co robić to, a można było zrobić tamto. Tak jak mówiłem, to bodajże na komisji. Rada jest wydelegowana, wybrana przez mieszkańców i decyduje w ich imieniu na temat tego, co się dzieje w samorządzie. Także może na tym etapie tyle, potem jeśli będzie dyskusja, to na pewno jeszcze. Dziękuję bardzo. Zapoznam Państwa z uchwałami składu rzekomego. Pierwsza uchwała będzie uchwała składu zakresowego regionalnego rachunkowi w gminie Trzylaki opinię w sprawozdaniu wykonania budżetu gminy Wojewódzka za 2017 rok. Na podstawie artykułu 13 punktu 5 środki z artykułem 19 ustęp 2 uchwały dnia 8 października 2019 roku o regionalnych uchwałach rachunkowych część wspólnych gminy z 2016 roku pozycja 561. Po dokonaniu analizy zarządzenia nr 16/2018 Burmistrza Oberów dnia 21 marca 2018 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania wykonania budżetu gminy Białżyce za 2017 rok. Skład orzekający regionalnych grup rachunkowych w Lublinie: Mirosław Wydry, przewodniczący, Janin, członek, Urszula Tkaczuk, członek. Wydaje opinię pozytywną o sprawozdaniu wykonania budżetu gminy Białżyce za 2017 rok. Uzasadnienie. Skład orzekający regionalnych grup rachunkowych w gminie Wojewódzka został upoważniony przepisami ustawy o regionalnych grupach rachunkowych do wydawania opinii o przedkładanych przez organy wykonawcze sprawozdania wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego. Skład orzekający ocenia poprawność formalno-rachunkową sprawozdań oraz zgodność z prawem przedstawionego sprawozdania przebiegu wykonania budżetu. Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Białżyce za 2017 rok wpłynęło do regionalnej izby obrachunkowej w gminie w dniu 29 marca 2017 roku. Skład orzekający, opiniując sprawozdanie z wykonania budżetu, korzystał z danych zawartych w sprawozdaniach sporządzonych stosownie do przepisów rozporządzenia ministra finansów dnia 16 stycznia 2014 roku w sprawie sprawozdawczości budżetowej, tekst jednolity Dziennik Ustaw 2017 roku, pozycja 1015 i rozporządzenia Ministra Finansów dnia 4 marca 2010 roku w sprawie sprawozdań jednostek sektora finansów publicznych w zakresie operacji finansowych, tekst jednolity Dziennik Ustaw 2014 roku, pozycja 1773, a także zapoznał się z analizą sprawozdania dokonaną przez Wydział Informacji, Analiz i Szkoleń Ustawionych. Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Białżyce rzetelnie i szczegółowo informuje o wykonanych dochodach i wydatkach, zmianach dokonanych w trakcie 2017 roku, w planie wydatków na zadania finansowe z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz stopniu zaawansowania realizacji programów wieloletnich stosownie do przepisów artykułu 267 ustęp 1 punkt 1 i artykuł 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych. Tekst jednolity Dziennik Ustaw 2017 roku, pozycja 2077. Sprawozdanie sporządzone zostało prawidłowo pod względem formalno-rachunkowym, a przedstawiony w nim przepis wykonania budżetu jest zgodny z obowiązującymi przepisami prawa. Biorąc powyższe pod uwagę, skład orzekający zaopiniował pozytywnie sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Wojewódzki za 2017 rok. Opinia nie uwzględnia oceny celowości wydatkowania środków ani gospodarności wykonującej w tym zakresie realizacji zadań własnych gmin, bowiem
należy to do wyłącznej kompetencji Rady Gmin i jej komisji. Od niniejszej uchwały przysługuje burmistrzowi Felc odwołanie do kolegium regionalnej w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia. Przewodniczący składu przewodniczącego Mirosław Wyt. To jest jedna opinia. Druga, jedna uchwała, druga uchwała składu orzekającego regionalnych dróg rachunkowych w gminie w sprawie zaopiniowania wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Bełżycach w przedmiocie udzielenia absolutorium burmistrzowi Bełżyc z tytułu wykonania budżetu gminy w 2017 roku. Na podstawie artykułu 19 ust. 2 artykułu 13 ust. 8 ustawy z dnia 7 października 1992 roku o regionalnych grupach obrachunkowych w tekście jednolity dziennik ustaw 2016 roku, pozycja 561 oraz w związku z artykułem 18a ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym w tekście jednolity dziennik ustaw 2017 roku, pozycja 1875 ze zmianami. Po zapoznaniu się z wnioskiem Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Bełżycach z dnia 7 maja 2013 roku w sprawie udzielenia burmistrzowi Bełżyc absolutorium z tytułu wykonania budżetu gminy za 2017 rok. Skład orzekający Regionalnej Izby Rachunkowej Gminy Mirosław Wydryk, przewodniczący, Joanna Janik, członek, Urszula Tkaczuk, członek. Wydaje opinię pozytywną o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Bełżycach w przedmiocie udzielenia absolutorium burmistrzowi Bełżyc z tytułu wykonania budżetu gminy za 2017 rok. I uzasadnienie. Skład orzekający Regionalnej Izby Rachunkowej w gminie został upoważniony przepisami ustawy o regionalnych grupach rachunkowych do wydawania opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej organu stanowiącego w sprawie absolutorium. Skład orzekający dokonuje oceny wniosku Komisji Rewizyjnej na podstawie kryteriów zgodności z prawem. Wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Bełżycach wpłynął do Regionalnej Izby Rachunkowej w gminie 8 maja 2018 roku. Skład orzekający dokonał oceny wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Bełżycach w sprawie udzielenia absolutorium burmistrzowi Bełżyc z tytułu wykonania budżetu gminy za 2017 rok. Biorąc pod uwagę następujące dokumenty. 1. Uchwały nr 1/18 Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Bełżycach z dnia 7 maja 2018 roku. Wraz z opinią o wykonaniu budżetu roku 2017. 2. Sprawozdanie burmistrza Bełżyc z wykonania budżetu gminy za 2017 rok. 3. Sprawozdania statystyczne z wykonania budżetu. 4. Uwagi przedstawione przez Wydział Informacji na Analizy Szkoleń RIO w Lublinie w zakresie wykonania budżetu gminy Bełżyc za 2017 rok. 5. Pozytywną opinię składu orzekającego RIO o sprawozdaniu wykonania budżetu gminy Bełżyc. Z uchwały Komisji Rewizyjnej wraz z załączoną opinią wynika, że rozpatrzyła ona wymagane dokumenty stosownie do przepisu artykułu 270 ust. 2 ustawy z dnia 27 grudnia 2009 roku o finansach publicznych w tekście jednolitej dziennik ustaw 2017 roku, pozycja 2077. Analiza powyższych dokumentów na podstawie kryterium zgodności z prawem daje podstawę do pozytywnego zaopiniowania wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Bełżycach udzielenia absolutorium burmistrzowi Bełżyc przy wykonaniu budżetu gminy za 2017 rok. Ocena celowości, gospodarności i rzetelności wykonania budżetu gminy za 2017 rok należy do wyłącznej kompetencji Rady Gminy. Od niniejszej uchwały przysługuje Radzie Miejskiej w Bełżycach odwołanie do Kolegium Regionalnej Izby Rachunkowej w gminie, który nie jest 14 dni od dnia jej doręczenia. Podpisie przewodniczący składu orzekającego Mirosław Wyt. To były, Szanowni Radni, te dwie uchwały. I teraz przechodzimy do opinii poszczególnych komisji. I tutaj mam uwagę do przewodniczących wszystkich komisji, ponieważ mamy dwie uchwały. Prosiłbym, aby każdą oddzielnie najpierw zajmiemy się uchwałą w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem burmistrza Bełżyc o wykonaniu budżetu za 2017 rok. I proszę o opinię w tej sprawie komisji, może po kolei, Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury, Kultury Fizycznej, Sportu i Spraw Socjalnych. Komisja Oświaty przyjęła projekt uchwały odnośnie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego
wraz ze sprawozdaniem burmistrza Berku za wykonanie, z wykonania budżetu za 2017. Dziękuję bardzo. Proszę przewodniczącego Komisji Rolnictwa, Gospodarki i Żywności i Ochrony Środowiska. Komisja również przyjęła sprawozdanie z budżetu i sprawozdanie finansowe za 2017. Dziękuję bardzo. Proszę przewodniczącego Komisji Rozwoju Gospodarczego i Finansów Publicznych. Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia zatwierdzenia sprawozdania finansowego w razie sprawozdania burmistrza Berku. Dziękuję bardzo. Proszę przewodniczącego Komisji Statutowo-Regulaminowej. Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. Dziękuję bardzo. Proszę przewodniczącego Komisji Zagospodarowania Przestrzennego i Komunalnego Porządku Publicznego w imieniu Komisji. Komisja pozytywnie przyjęła sprawozdanie. Dziękuję bardzo. Proszę przewodniczącego Komisji Mieszkaniowej w tej sprawie. Komisja pozytywnie zaopiniowała tej uchwały. Dziękuję bardzo. I przewodniczącego Komisji Rewizji. Komisja przyjęła sprawozdania. Więc mamy dotyczące jednej uchwały, teraz druga uchwała w sprawie udzielenia absolutorium burmistrzowi Berku wykonania budżetu za 2017 rok. I proszę po kolei Komisja Oświaty, Zdrowia, Kultury, Kultury, Turystyki, Sportu i Spraw Socjalnych. Proszę o opinię Komisji. Komisja Oświaty jest za udzieleniem absolutorium burmistrzowi Berku z tytułu wykonania budżetu za 2017. Dziękuję bardzo. Proszę przewodniczącego Komisji Rolnictwa, Gospodarki Rolnej i Rolnictwa. Komisja Rolnictwa pozytywnie udziela absolutorium burmistrzowi Berku za 2017 rok. Dziękuję bardzo. Proszę przewodniczącego Sejmu Komisji Rozwoju Gospodarczego i Finansów o opinię. Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie udzielenia. Dziękuję bardzo. Proszę przewodniczącego Sejmu Komisji Statutowo-Regulaminowej o opinię. Komisja Statutowo-Regulaminowa pozytywnie przyjęła projekt uchwały w sprawie udzielenia. Proszę przewodniczącego Komisji Regulacji Przestrzegania Komunalnego Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie budżetu absolutorium burmistrzowi za 2018. Dziękuję bardzo. Proszę przewodniczącego Komisji Mieszkaniowej. Komisja jest za udzieleniem absolutorium burmistrzowi za 2018. I od razu pan przewodniczący Komisji Regulacji. Komisja jest za udzieleniem absolutorium burmistrzowi Berku za 2017 rok. Dziękuję bardzo. Zanim otworzę dyskusję jeszcze, pozwolę sobie przeczytać uchwałę Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej. Uchwała nr 1 przez 18 Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Brudach dnia 7 maja 2017 roku w sprawie opinii o wykonaniu budżetu i wystąpienia z wnioskiem do Rady Miejskiej w Brudach udzielenia absolutorium burmistrzowi Berku za 2017 rok. Działając na podstawie artykułu 18a ust. 3 ustawy dnia 8 marca 1990 roku w samorządzie gminy, dziennik ustaw 2017 roku, pozycja 1875 ze zmianami. Artykuł 270 ust. 2 i ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, dziennik ustaw 2017 roku, ust. 2077 z publicznymi zmianami, paragraf 23 ust. 2 punkt 1 statutu gminy stanowiącego załącznik do uchwały nr 3/21/06 dnia 13 grudnia 2006 roku. Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego nr 59, pozycja 1300. Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej w Brzuszach uchwala się następująco. Paragraf 1. Po rozpatrzeniu sprawozdania z wykonania budżetu gminy Brzuszy za 2017 rok wraz z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w grudniu dnia 16 kwietnia 2017 roku. W tym sprawozdaniu sprawozdanie finansowego informuje o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego. Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej w Brzuszach pozytywnie opinię o wykonaniu budżetu gminy Berku za 2017 rok. Opinia o wykonaniu budżetu stanowi załącznik do niniejszej uchwały. Paragraf 2. Wystąpił do Rady Miejskiej w Berku z wnioskiem o udzielenie absolutorium burmistrzowi Berku za 2017 rok. Paragraf 3. Zobowiązać przewodniczącego Komisji Rewizyjnej do przedłużenia niniejszej uchwały Regionalnej Izbie Obrachunkowej celem do
powiadomienie przewodniczącemu Rady Miejskiej w Bełżycach. Paragraf 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. W podpisie 5-6, panie przewodniczący, członków komisji rewizyjnej. Otwieram dyskusję w tym punkcie. Nie widzę dyskutantów. Proszę bardzo, pan przewodniczący. Panie przewodniczący, panie burmistrzu, panowie radni, szanowni państwo. W pewnym sensie to już jest ostatnia taka rada, gdzie podsumowujemy pewne działania. Takiego już nie będzie. Ja reprezentuję obóz wyborczy rejonu objętego ulicami Wilczyńskiego, Tykarską, Lubelską, Pocztową. I powiedziałbym świadomie nieprawdę, czyli skłamałbym, gdybym powiedział dalej, że pan burmistrz mało robi dla gminy Bełżyce. Kiedy ktoś mnie zapytał o dodatkowe wnioski przed nadaniem odznaki zasłużonej dla gminy Bełżyca, dla pana burmistrza, to chyba pierwszy wyraziłem oburzenie, dlaczego mnie się o to pyta, nie pytając innych, których, nie pytając o innych, których nawet większość z rady mało zna. Wnioski, które zgłaszałem, nigdy nie zostały ocenione przez radę ani pana burmistrza jako irracjonalne albo nieistotne. Chcę, panie burmistrzu, zauważyć jednak, że w tej działalności, w tej radzie pojawiła się biała plama i problemy nierozwiązane z niej. To ten obwód wyborczy, który reprezentuję. Pozwolę sobie przytoczyć niektóre wnioski. Komunikacja WUS. Poprawa komunikacji, może nie będę powtarzał, aby nie wydłużać, objęcie tą komunikacją przejeżdżającą tamtego regionu. Nic w tej sprawie nie zostało zrobione. Ja wiem, że pan burmistrz nie decyduje, tylko ktoś inny decyduje, ale z mojego rozeznania wynika, że żadnych działań w tym kierunku nie było. Dziwię się też w tym momencie niektórym panom radnym, bo w końcu to młodzież, to uczniowie z waszych regionów przyjeżdżają do szkoły tutaj i muszą kilometr od busa iść do zespołu szkół, a potem kilometr wracać do swojego pierwszego przystanku do busa. Następny problem to droga dojazdowa do wspólnot 78 i 78A przy ulicy Lubelskiej. Wprawdzie pan burmistrz dał rozwiązanie, ale ono było nierealne. A sprawa dotyczy konkretnie wspólnoty Lubelska 80, bo nie wiadomo, kto ma naprawiać tą drogę. Przy tej drodze jest aktywność, jest działalność gospodarcza. Następna może rzecz to konkurs w tamtym roku odnosimy estetykę gminy Bełżyce. Bardzo nas bolało, że w protokole znalazło się zdanie, że wspólnoty, które brały udział w konkursie przy tych ulicach, swoim udziałem nie wpłynęły znacząco na podniesienie estetyki gminy Bełżyce. Sprawa tablicy ogłoszeń przy przystanku WUS przy ulicy Lubelskiej. Pan burmistrz wysłuchał naszej prośby, natomiast po pewnym czasie, jak przypomniałem sprawę, no to pan burmistrz powiedział, że właściwie mogliście z funduszu sołeckiego to zrobić. No rzeczywiście mogliśmy, ale ja na ten pomysł nie wpadłem, no i z sołtysem też nie zgadaliśmy. Jak była taka wiedza u pana burmistrza, można było nam zasugerować. Kolejny problem, panie burmistrzu, to pośrednio dotyczący ludzi, którzy mieszkają w obszarze wymienionym, a którzy idą w kierunku rynku, przechodzą przy budynku, przy ulicy, przy skrzyżowaniu Lubelska-Kazimierska i z mojego rozeznania wynika, że nic nie zostało poczynione, a wywody opadowe z dachu, no, dużo powierzchniowego,
nie spadały na środek chodnika, na głowę przechodzących. No cóż powiem jeszcze, wprawdzie może nie dotyczy mnie, ale bezpośrednio, ale tam w tamtym rejonie jest przejście przy skrzyżowaniu Lubelska przez ulicę Wesołą. To przejście nie ma dojścia ani z jednej, ani z drugiej strony. Z jednej strony w warunkach deszczowych jest po prostu tam błoto. Podsumowując, myślę, że bardzo obiektywnie będę głosował za zdecydowanie przyjęciem budżetu. Natomiast nie będę głosował za absolutorium dla pana burmistrza. Dziękuję bardzo. Ma pan prawo mieć swoje zdanie, czy ja go szanuję, to jest moja sprawa. Ale
prosiłbym, żeby dyskusja była na temat tego, co ja wykonałem, a czego nie wykonałem. Prosiłbym się skupić na sprawozdaniu, które formalnie Państwu rozpatruję. To dyskusja, czy się burmistrz podoba, czy jest taki, czy inny. To jeśli burmistrz będzie startował dalej, to mieszkańcy mu albo podziękują, chyba, że nie będzie startował. Więc tutaj to taki robimy troszkę kramik targowy typu, no tam cieknie woda, tam coś się robi. Ja chciałbym konkretu. Mamy budżet dosyć obszerny. Pokazuje pan palcem pozycję tak, bo burmistrz tego nie wykonał. Ja wtedy wstaję i tłumaczę, a tam takie nie rozbraniają tego, też idzie to w świat, ludzie to oglądają. Ten poziom nie dotyczy tego meritum sprawy. Także no, to jest moja odpowiedź. No, a jak pan się zachowa, to jest pana sprawa, to jest pana myśli. Tak samo nie wiem, po prostu ten. Czy ktoś z panów radnych, czy ktoś z panów radnych nie zapytał się uchwał w sprawie rozpatrzenia zakresu sprawozdania miastowego wraz ze sprawozdaniem budżetowym wykonania budżetu za 2017 rok? Nie widzę. Mamy się do uchwały, tak? Nie. Nie mamy. Nie mamy, tak? Będę musiał czytać. Kto z panów radnych jest za przyjęciem uchwały w sprawie rozpatrzenia zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem burmistrza Wełby z wykonania budżetu? Trzeba przeczytać. Jeszcze raz. Czytam projekt uchwały. Uchwała Rady Miejskiej w Wołowicach w sprawie rozpatrzenia zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem burmistrza Wełby z wykonania budżetu za 2017 rok. Na podstawie artykułu 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku w samorządzie gminy, dziennik ustaw z 2017 roku, pozycja 1875 ze zmianami, artykuł 270 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, dziennik ustaw z 2017 roku, pozycja 2077 ze zmianami, Rada Miejska w Wołowicach uchwala co następuje. Paragraf 1. Po rozpatrzeniu przedłożonego przez burmistrza Wełby sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2017 rok potwierdza się sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2017 rok. Paragraf 2. Przekazuje się uchwałę Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdyni. Paragraf 3. Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi Wełby. Kto z panów radnych jest za przyjęciem tej uchwały? Proszę wyżej ręce, tak żeby pani Sylwia mogła policzyć, bo... 14. Kto jest przeciw? Dziękuję bardzo. Stwierdzam, że uchwała została przyjęta. Przechodzimy do drugiej uchwały. Drugiej uchwały też nie ma. Czytam projekt uchwały. Uchwała Rady Miejskiej w Wołowicach w sprawie udzielenia absolutorium burmistrzowi Wełby z tytułu wykonania budżetu za 2017 rok. Na podstawie artykułu 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminy, dziennik ustaw 2017 roku, pozycja 1875 ze zmianami, artykuł 271 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, dziennik ustaw 2017 roku, pozycja 2077 ze zmianami, na wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej, Rada Miejska w Wołowicach uchwala co następuje. Paragraf 1. Po zapoznaniu się z sprawozdaniem z budżetu za 2017 rok, sprawozdaniem finansowym, opiniami Regionalnej Izby Rachunkowej o sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2017 rok oraz opinią o wniosków Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium, informacją o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego, stanowiskiem Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej udziela się absolutorium burmistrzowi Wełby z tytułu wykonania budżetu za 2017 rok. Paragraf 2. Przekazuje się uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie. Paragraf 3. Uchwała wchodzi w życie z dnia podjęcia. Kto z panów radnych jest za przyjęciem tej uchwały? Kto jest przeciw? Kto jest przeciw? Jedno. Kto się wstrzymał? Cztery w sumie, tak? Powiedzmy, zgadza się. Tak. 15.
Dziękuję bardzo. Stwierdzam, że uchwała została przyjęta. Chcę podziękować radnym za podjęcie tej uchwały. Będę dziękował panu starostowi, bo tutaj sobie szczerbił języka. No, radny wstrzymującym się podziękuję. A ja gratuluję panu burmistrzowi.